Witam, z tej strony Manajki i wracamy do Świętego Rówka, czyli naszego dziadunia popylającego po całym mieście, żeby zniszczyć to, co się da. Okej, to jest mój schowek, jak mnie nerwiam. Żeby wziąć 1500 ze schowka, wzięliśmy. Okej. Skład broni, aby przejść do składu broni. Dobra, olać skład broni. Tak, chcemy wyjść ze składu broni. Co tu mamy? Urządzenie chaty, na razie nie będziemy urządzać chaty, telewizor, okej. Ubranie, okej, wychodzimy. Wychodzimy szukać jakiejś misji. No, ciekawy domek mamy, jak cholera. Spadaj. Oszty. Leżeć. Będą mnie. Dobra, zobaczmy, gdzie mamy jakąś misję. Gdzie mamy jakąś misję? Święci z ulicy Forteca to nie. O, tu jest misja. Synowie Semendi. Mam nadzieję, że. Jezu, kolejny. Aj, no, nie rozjeżdżaj mi. O, czyżby samochód? Tak, i to akurat synu Somendi jeszcze chyba, jeżeli się nie mylę. Dobra, jedziemy. Hamuj skręt. I ciśniemy dalej. Ciekawe swoją drogą, co to będzie za misja. I jak ona się nam zaprezentuje. Jeszcze mi się spodobało, czy będzie nudna, czy będzie dużo krwi. No, jeżeli nie będzie krwi. Dobra. No, zgubiliśmy policję po drodze. Chyba za bardzo nas nie gonili. Muszę synów Somendi. O, możemy rozpocząć misję. Super, super. Po prostu bardzo fajnie. Hey, what's up? I can't believe what they've done here. It's pretty classy, huh? Whatever. Strip club named TNA, that was classy. This shit's just tacky. So, did you find out what was in that lower dust shit? No. Science is hard. Widać prawdziwy romantyk. Anyway, like I was saying, I can't work it out, but I know someone who can. Who? It's a woman I met in prison. She knows more about this shit than I ever will. There's only one... What's the problem? She's still in prison. Great. Don't worry about it. I know how you're gonna break in. Samson, get over here. Hey, dawaj, Samson, dawaj. I'll rigged up that bomb you want. Oh! You should probably hurry. Ta. Widzę, że Samson jest... jest podobnie wysportowany jak ten nasz gościu z The Walking Dead. Ja nie wiem, co ja mam za szczęście dla tych pomagierów ostatnio, ale... no nie najlepiej na tym wychodzę. Skręcę. Oj. Kurczę, że tak zrąbali to wynajdywanie ścieżki na wodzie, to jest masakra. Ciekawe, czy teraz będę musiał wjechać na tą... No właśnie, tak myślałem, kurde, że będę musiał skręcić zaraz przed. Co za idiotyzm. Ajajajajaj. O, tam chyba jest więzienie. Alcatraz dla ubogich. Tak, gonimy. Pobawimy się w Shona Connery'ego. Do you mind telling me why I'm carrying a bomb? Don't freak out, I got this all worked out. A prison is powered by an old generator underneath the building. Take out that generator and it lights out for the whole island. You should be able to sneak in, no problem. Where is the generator? It's not like they gave me a tour of the place when I was in a coma. I'm getting to that, relax. Just swing around the back of the island and go in through there. It'll lead you to the generator. Thanks, Shondi. No patrzcie, udało nam się podjechać. No ale zaparkowaliśmy łódkę, tylko przywiążmy. Dobra, przywiązana. Wchodzimy. Podłóż bomby w generatorze. Może zmienimy na broń jakąś. Dobra. Mamy iść do góry. Hej. Hello. My name is 12 gauge.
aby podłożyć bombę. Please God, have Shandy be right. Ucieknij, zanim bomba wybuchnie. Nie wiem, gdzie mam uciec, ale okej. Mam nadzieję, że wystarczająco daleko uciekłem. A, chyba tak. Dostań się do głównego budynku więzienia. Ciśnij E, aby otworzyć. Czyli idziemy sobie. Dobra, robię sakrycznie dobre uniki. Chyba jednak muszę zmienić broń na dłuższą odległość. Gin, gin, gin. O, szota miał. Czy mi się dobrze wydawało? Ona na pewno szota miała. Dobrze, dobrze. Zbieramy amunicję. On też chyba szota miał. Tak, idealnie. Swoją drogą nie dziwi was, skąd te radiowozy tutaj? Ja wszystko rozumiem, ale radiowozy na wyspie więziennej? Litości. Tak, jeszcze do środka wjedź. Dobra, możemy już zmienić na shota. I włamujemy się. Dawno nie byliśmy w więzieniu. Na pewno się dużo zmieniło. Trzeba to sprawdzić. No, bunt. Dobra. Więźniowy czerwone kuleczki. Ty co się do mnie pchasz? Znajdź speca od narkotyków. No okej. Chyba was porypało. A, i chciałem go walnąć, ale chyba coś nie tak z detekcją. Dobra. Chyba mocno dostaliśmy. Coś mi się wydaje, że zaczęli jednak nas strzelać trochę celniej. Spoko. Nie zaatakował mnie. Może żyć. O, tutaj jest. Co tu robimy? Chyba tędy się nie wydostaniemy. Dobra, chodź, nie wiem co oni tu robią. Ale olejmy ich. Widać, że się dobrze razem bawią. Jak to śpiewają, Love is in there. No chodź, 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 chodź. I biegniemy dalej. Tak. Tajemnicza barierka zatrzymywania nas powstrzymała przed biegnięciem. Ale udało nam się ją pokonać. Udało nam się ją wyminąć, jesteśmy po prostu genialni. Tak, tutaj mamy teraz pobiegać sobie. Mam sobie helikopter. Ale my mamy... A, my mamy do tego helikoptera iść, okej. No chodź, 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 chodź. No! I bierzemy helikopter policyjny.
Postaramy się nie rozbić za bardzo. Ale też nie za mało, żeby nie było za... Nie było smutno. No, skakuj, skakuj. I gdzie mamy lecieć? Wracamy do miasta. No to wracamy do miasta. Przepraszam za moją chrypę. No niestety coś tam mi się dzieje z gardłem. O, koniec misji. Ale tu myślę, że jeszcze jedną spokojnie zrobimy. So you're sure you can figure out what's in the sand stuff? Don't worry, sweetie. When it comes to drugs or snickerdoodles, I'm the best. Ain't that the truth, baby? Prawdziwa nauczycielka. Zresztą wygląda taka podobna trochę do kury domowej. Albo jakiejś nauczycielki... nudnej nauczycielki. Mogę cię zabić. Not at all. No i wykonaliśmy kolejną misję dla synów Somandy tym razem. Okej. Odblokowani ochroniarze. Nie chcemy ochroniarzy. Szukamy następnej misji. O, kolejni synowie Somandy. Czyli to pewnie będzie dalej kontynuacja problemów z narkotykami. No to spróbujemy się tym zająć. Żółty Oldsmobile. Czemu nie? O, porwaliśmy. Nie szkodź. Co ta maleńka? Gdzie cię podrzucić? Na cmentarz jadę, może być? Ale jeszcze jesteś mało wygadana. Chyba będzie ci dobrze na cmentarzu. Tam też za dużo nie gadają. Dobra, wysiadaj. Nudna jesteś. Wypełnij pas szacunku. No, i wróciliśmy. Wróciliśmy teraz już, mam nadzieję, z odpowiednią ilością szacunku. I powinno się udać misję zrobić. No, napijmy się, racja. Hello! Glad you could make it. You know, a nice nawet się nie przebrała. Would really spruce this place up. I was thinking more of an avocado. Ooh. Hey, can we, you know, talk about the lower dust already? Tak. Right. Sorry. That stuff is very sophisticated. I won't bore you with all the details like acetone and trichlorethane, but there is definitely some very good pot in there. As long as we can make the shit, it could have embalming fluid in it for all I care. Making it won't be a problem. I'll give the recipe to Sean. Now all we gotta do is stop those fuckers from producing anymore. Well, seeing as they're turning out so much product, they'd need a... Oh my god, I'm an idiot. Hello, Chico. What's up? In college, I dated this guy who would sell for the Suns, and he mentioned that they used to grow all their shit on a farm off campus. And this is coming up for the first time. Why? I forgot. You're right. You are an idiot. Hey! Thanks for your help, Laura. Where are you going? I've got a farm to burn down. We can just charge into that place. You don't have to. What do you mean? Tobias is outside in the car. He's got a pilot's license. Why don't you just have him fly you over the farm? No. You gotta be kidding me. Does it look like I'm joking? Ja nie mogę. Normalnie Top Gun. Tobias, these assholes are stealing your business. You think they're giving you any professional courtesy? God, give me. You're the wrong guy. Zabijmy wodę. Niedobra woda. Niedobra. O, tu jest kolejna broń. I kolejna. Dobra. Niszczymy? Czy nie niszczymy? Niszczymy. Kocha moją robotę i bardzo dobrze, że kocha. No tak, leć jeszcze bardziej, unikaj wszystkiego. No. Oh,
burn, motherfucker, burn. Da. Jakbyście nie wiedzieli, zdarza mi się słuchać Bloodhound Gangu. Oszty. Tutaj gdzieś została, no właśnie. Ciężaróweczka. Jezu, jaki to ma rozrzut. Tam chyba gdzieś możemy wejść. Oszty. Nie rusz. Co oni się chowają za beczkami z prochem? Co ja tutaj jeszcze muszę zniszczyć? Chyba to. Coś tam co jest. Ta. Cysterna jakaś. Oczywiście w ogóle nie było widać nic, ale... Gincie, gincie! No i prawidłowo. A ty co tu przejeżdżasz? Nie widzisz, że się strzela? Gincie! Gincie! Tak. Jezu, ale tu wolno niszczy te samochody. Patrzcie, nakrzaniam, nakrzaniam. Gincie! A, jeszcze jedno. Jezu, jak on tu lata. Gdzie oni są? Pewnie, że nie. No. To wyczyściliśmy konkurencję. Fajnie. O. Chyba nikt się za bardzo nie przyjął. Perhaps they did not understand you. What's up, guys? The saints raised my father. That's some shitty luck. A helicopter-mounted machine gun has nothing to do with luck. Dlaczego? Well, how? Zacz mi nawalić. Can you cut that shit out? You're freaking me out. How did they find out about the farm? Why don't you tell me? I don't know what. Stop lying. Dude, I said I don't. And he said, stop lying. I'm telling you the truth. I don't know how they found out. Then you are not very useful, are you? I don't know how they found out, but I got some ideas. Enlighten me. I used to date this bitch, Shandi, and there's a chance, I mean a small fucking chance, that I might have gotten stoned and told her about the farm. Where is this Shandi? Word is she rolls with the saints now. Let him go. Veteran child. You will go kill this zombie. If you fail to do this, Mr. Sunshine will burn you alive. Does this sound fair? Spali żywcem. Excellent. Let's be on our way. Gdyby odcinał po kawałeczku, to by było jakoś ciekawie. No właśnie, spali żywcem. Dobra, czyli to na tyle dzisiaj. Przyznam, że ta gra mnie zaczyna miejscami coraz bardziej wnerwiać i nie dociągnięcia. No ale to jakby opowiedź na inną chwilę. Mam nadzieję, że odcinek trochę wam się podobał. Przepraszam za mój głos, przepraszam za tą lekką chrypkę. Mam nadzieję, że to nie przeszkadzało. Także, jeżeli się podobało, łapka w górę. Nie podobało się, łapka w dół. Zawsze poprzyjcie ją komentarzem. Zresztą w ogóle piszcie komentarze, to zawsze poprawia mi humor, kiedy widzę, jak się nowy komentarz pojawił pod filmikiem. Na dzisiaj ode mnie tyle. Dzięki za poświęcony czas. See you all.